Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Zaczynamy go w miejscu, w którym zakończyliśmy epizod ostatni. Odbyła się tutaj całkiem intensywna walka i będziemy naszą przygodę kontynuować. Rzućmy okiem na nasze tutaj cele. Nasz obecny cel numer jeden to nadać sygnał alarmowy przez radio i mamy wejść na szczyt wodospadów, coś nie umiem mówić póki co. Tym się zaraz zajmiemy. Już od razu może idźmy. Ciekawi mnie swoją drogą, co się w ogóle stało z resztą naszej grupy, czyli z doktorem, z naszą koleżanką, ona się nazywa Sam, takim potężnym facetem w czerwonej bluzce. Jego imienia nie pamiętam, nawet nie wiem, czy je poznaliśmy. Ambasador odkrycia, ambasador odkrył tajemnicę otaczającą Słoneczną Królową. Wygląda na to, że miała jakąś nadnaturalną władzę nad swoimi poddanymi. To szybko może przeczytam. Rozmawiałem z wieśniakami, surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne, muszę poznać prawdę, ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki, czy tak włada ona swoim ludem, budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. O tej burzowej gwardii była mowa w ostatnim odcinku. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. Jeśli chodzi właśnie o tę Słoneczną Królową, na razie nie bardzo mamy okazję w ogóle się zająć, zbadać tę sprawę, ponieważ musimy tutaj w ogóle odnaleźć się jako grupa, spróbować przegrupować się, określić naszą sytuację. Przede wszystkim jest ta grupa Rosjan, która najwidoczniej deprze nam po piętach. Także to jest póki co najważniejsze, nadanie właśnie tego sygnału. Myślałem, że coś tu można tutaj wziąć. A dopiero później pewnie będziemy mogli zająć się sprawą tej Słonecznej Królowej. No dobrze. My pewnie mamy się udać w tamtą stronę. Upewnijmy się. A nie, mamy iść po tej ścianie. To znaczy tu możemy. Dobra. Mam nadzieję, że wam w ogóle się przyjemnie ogląda tego Tomb Raidera. Jeśli chodzi o odcinek ostatni, zobaczyłem, że tam było trochę jakby problemów z dźwiękiem. To znaczy, był taki hałas, jakby ktoś u mnie wiercił, a tak się nie działo. Nie wiem, co to spowodowało. Jakby właśnie to odgłos... czy tam coś jest? Tam pewnie trzeba, tak nie przeskoczymy. Podejrzewam. Jakby to odgłos deszczu, burzy... źle je było słychać właśnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku już tak nie będzie. Że to była taka jednorazowa sytuacja. Oby tak było. Powiem jeszcze, że wróciłem już do... właśnie teraz, jak nagrywam ten odcinek, jest początek lipca. Właśnie w tym tygodniu wróciłem do normalnego zamieszczania materiałów sprzed przerwy. Tak swoją drogą mam nadzieję, że jeśli jesteście w wieku takim, że wakacje wam przysługują, już niestety nie. Ojej! To, że je dobrze spędzacie! Ojejku! Tego się nie spodziewałem. Zagadałem się o tych wakacjach i zginęliśmy. Dobra. Spróbujmy teraz. No co? Ajajaj, coś nie mogę przeskoczyć. Co się dzieje?
W ogóle mi strasznie brakuje. Może muszę się później jednak wybić. Znacznie później chyba. Ona tak nie da rady, mimo że jest... niewiarygodnie skoczy. No chyba teraz, co? Tak. Dobrze. Wchodzimy. Także mam nadzieję, że ten... Sam. Znajdź bunkier. Znaleźliście sam? A to Reyes. Dobrze. Spróbuję nawet sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro. Musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra. Dam znać, kiedy go znajdę. Reyes to ta afroamerykanka. Też o niej zapomniałem. Czy jest Reyes, Sam, Rod, doktor... właśnie ten potężny facet w czerwonym bezrękawniku chyba i jeszcze kapitan całego okrętu, którym płynęliśmy. Czyli jeszcze raz powiem, bo chyba nie dokończyłem, życzę wam udanych w ogóle wakacji. Mam nadzieję, że ten początek jest dla was dobry. A osoby, które nie mają tych wakacji, pracują. Mam nadzieję, że ta praca sprawia im satysfakcję. O cholerka. Oj. Czy maczetnik? Jezu, panikuję. Będzie po mnie. Albo i nie. Pokaz lamienia, no nie wierzę. No nie wierzę. Fatalnie, muszę się uspokoić. Jakoś tak panikuję, jak oni na mnie naskakują. Są tacy agresywni. Na pewno grą dla mnie nie jest Dark Souls. To nawet widzę po tym Tomb Raiderze. Po prostu tam są przeciwnicy tak agresywni. Z tych let's play, które miałem okazję widzieć, fragmentów let's play. To jest coś niewiarygodnego. Nie idzie mi za bardzo to strzelanie. Kurczę, muszę się poprawić. Już najwyższa pora się poprawić. Zobaczmy, co tutaj będzie. Też zwróćcie uwagę, jak natrafiliśmy na tych przeciwników, jak Lara powiedziała, nie musicie tego robić. Ona nie jest morderczynią. Ewidentnie jej się nigdy nie była. Ewidentnie jej się nie podoba to, że musi z przeciwnikami walczyć. Busha takie odgłosy wydaje? Na pewno po tej wyprawie będzie inną kobietą. Już jest, podejrzewam. Ma złe przeczucia. Jakieś, nie wiem, złomowisko. Mamy obóz. Nie jesteśmy za dobrze ubrani na tę wyprawę. Że wygląda pięknie, ale... Jakaś bluza by się chociaż przydała. Chyba kolejne nagranie z kamery. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? A, urocza, prawda? No, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak? Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim.
Trzeba pozamykać włazy. O, Green, tak się nazywa ten. Więc siedzę nad tym jeziorem kapitan. I widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem zdynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem odkrojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie. Jestem archeologiem odkrywcą. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapię dobrze i rozetnij jej brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w Smoczym Trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laron. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. No dobrze, obejrzeliśmy kilka nagrań. Naprawdę ciekawy pomysł, żeby takie nagrania pojawiło się w grze. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. No, poglądajmy sobie. Brązowa chińska moneta. Czy coś tu jeszcze można się dowiedzieć na jej temat? Chyba już nic. Fajny pomysł z tymi nagraniami. Zobaczyliśmy resztę naszej załogi, czyli tak, jest kapitan Grimm, który opowiada nam historię. Jest Johna, czyli to jest ten właśnie potężny facet w bezrękawniku. O, tam już ten maszt wieży radiowej nam się pojawił. Jest właśnie Reyes, Alex, ten chłopak w okularach, który zobaczył zdjęcie właśnie Reyes i jej córki, która ma 14 lat. Jeszcze zobaczyliśmy, że Reyes chyba ma jakieś bliższe kontakty z Rotem. I ciekawe, swoją drogą, Rod znał ojca Lary. Na temat ojca Lary niewiele wiemy, właściwie nic. I dokładnie nie pamiętam, czy będzie okazja poznać jakieś informacje. Tutaj Lara, widzę, nic nie komentuje na temat ostatnich wydarzeń. Rzućmy okiem, żeby tutaj coś sobie wzmocnić, to potrzeba minimum, widzę, 200. Reduktor odrzutu. I 250 do wzmocnionego łuku. No dobra. Lećmy dalej. Już się nie mogę doczekać tej przygody. Co to nas dalej czeka? Przeciwnicy.
tam są. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy oni mnie dostrzegą bardziej. Tam jest koleś z reflektorem. Jak to załatwić? Podejrzewam, że nie dam radę zajść tego gościa od tyłu i zabić go po cichu. Zły pomysł ten. No nie mogę teraz za bardzo zgasić tej pochodni. Tak, ryzyko jest za duże. Czekajmy chwilkę. On spróbował może przebiec tam na lewą stronę. Czy mi nie złapie ten reflektor? Dobra. To wiecie co, chyba będzie okazja go zabić po cichu. Jakie emocje. Odczekam chwilkę, czy on jeszcze będzie na niego świecić. Nie świeci. Dobra, spadamy. Trochę mi się The Last of Us przypomniało. Tam też były takie sytuacje. Chciałem w to The Last of Us kiedyś zagrać, aż kilka razy o tym mówiłem. Ale na wszystko przyjdzie pora. Dobra. Czy ich dam radę załatwić wszystkich po cichu? O, będzie ciężko. Zorientuje się? Nie zorientował się. Dobra, jeszcze zostało dwóch, plus gościu z reflektorem. Teraz pójdziemy do tego bliskiego. Który jest bliżej. Czekajcie. Dobra. Działa schematycznie, najwidoczniej. Wybaczcie to dziwne cięcie, moi drodzy, już jesteśmy z powrotem. Został nam jeszcze jeden koleś do uporania się. Także spróbujemy to zrobić po cichutku. Tak jak z poprzednią dwójką. Dobra. Zbierzmy te rzeczy. Mam ulepszenie broni. Czy ktoś nas tutaj wypatrzy? Czy ktoś tutaj w ogóle jest? Podejrzewam, że tak, no oprócz tego gościa z reflektorem na górze. Tak, już, już. Dobra. Obym teraz lepiej strzelał. Idzie? Nigdzie nie idę. Dobra, ktoś jeszcze? Nie słyszę. Czuję się troszeczkę pewniej. Najwyższa pora, ale to trzeba jeszcze potwierdzić, pokazać. I to stale, a nie tylko przez chwilę. Słychać, że ktoś tam się rusza. Jakieś głosy. No, tutaj jakiś koleś źle skończył. W
wyraźnie kogoś słyszę. Możemy pochodnie podpalić, nie wiem czy... No, podpalmy, jak jest taka okazja. Punkt umiejętności, dobrze. Bardzo dobrze. Z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Dobra, moneta Edo. Tutaj nie ma żadnych innych jakichś ukrytych informacji. Także... Ruszajmy dalej. Strzał w głowę, chociaż raz. Tylko nie jeden? Coś wierzyć mi się nie chce. Dobra, mam go. Ktoś coś rzuca. Chyba sam się podpalił. Czy nie ma tak dobrze? Podpalił się. Dobra. No i widzisz, i po co ci było rzucać we mnie czymś? No po co ci było rzucać? To był twój błąd. Pozbierajmy co tylko możemy. Idźmy przed siebie. Naprawdę się wkręciłem w to Tomb Raidera. Świetnie mi się teraz gra. Naprawdę świetnie. Czy tutaj coś będzie? O, mamy coś. Tu coś mamy. Go skrzynki. Tu nie można wskoczyć, ale też chyba nie ma potrzeby, bo na pewno musimy iść w tamtą stronę. Czekajcie, o, tędy, tak. Niczym zwinna kotka. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Non-stop pada, bez przerwy. Skorzystamy z tej liny. Szybki środek transportu i w miarę bezpieczny. Dobra. Znajdź konsolę łączności. Taki mamy cel. Nie jesteśmy tutaj sami. Można się było tego w sumie spodziewać. Że jakieś informacje będą? A, ojciec Matias ma jedną kobietę. Podejrzewam, że chodzi o Sam. Która, dowiedzieliśmy się parę odcinków temu, że podobno jest spokrewniona z tą słoneczną królową Yamatai. Nie mamy 100% pewności, czy to prawda. Możliwe, że tak. I to pewnie o nią chodzi. Właśnie ją przetrzymuje ojciec Matias. Zobaczmy. Najlepsza robota. Ta grupa, którą założył Matias, Solari, przypominają więźniów niebezpiecznych i żądnych władzy. Podążam teraz za ojcem Matiasem, na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solari. Matias może jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Wybaczcie, dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze i to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Można się było w sumie tego spodziewać. O, ostrożnie, bo chyba są na naszym tropie. A jeśli chodzi o Sam, to jeśli przytrzymuje ją Matias, na pewno będziemy musieli ją uratować. To nie ulega wątpliwości. Zobaczmy. Ojku, wybaczcie. Kichnięcie. Jakoś tym latem, tego lata, często kicham, jakaś alergia chyba. Ojku. Wybaczcie jeszcze raz, jaki wielki szczur. W takiej sytuacji lepiej nie kichać w jakiejś larach.
beczki z paliwem zapewne. O nie chodzi. Można by strzelić. Albo się zaczajmy na nich. Jeszcze weźmy surowce. Ich powitamy ołowiem. Chociaż jednym strzałem raz gościa położyłem. No drugi raz. Ktoś tam pewnie jeszcze jest, co? Kurczę. Ale leży, dobra. Jakoś się skradał strasznie. Bezszelestnie. Właściwie po zachowaniu Lary zobaczyłem, że coś jest nie tak. Ona nagle tak przykucnęła. Jejku, co ja za odgłos wydałem? Nie wiem, czy to się nagrało jakiś... zadziwiające. Ejk, te przygody z nagrywania. Kichanie. Dziwne odgłosy. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. O, to możemy wyważyć. Czy takie surowce będą? Tak. Tych drzwi nawet się nie da ruszyć. Także nawet nie będziemy próbować. Czy tu coś będzie w tych otwartych szafkach? Albo w tych tajemniczych, bardzo zadbanych toaletach? Chyba nie. No to w tamtą stronę. Tu są te beczki, o których oni mówili, w razie czego będziemy z nich jakoś się próbowali wykorzystać. Tablica korkowa. Przytrzymaj, by podpalić. Niewierząco. Rozpoczęto wyzwanie. Ukończ dla PD. Dla punktów doświadczenia. No dobra. Gdzieś to spotkamy. Będziemy próbowali skorzystać. Lepiej przeładować. Trochę jestem odsunięty tutaj. O! Oni nie mają w ogóle broni. Poczekajcie, zejdziemy na dół. Może ktoś się pojawi, to strzelimy w beczkę. Chociaż nikogo nie słyszę. Czyli nie są oni jakoś specjalnie uzbrojeni. No nie mają w ogóle broni palnej. Wyskakują na mnie z czekanami. Z łukiem. Ale koleś się złożył. To chyba wszyscy. No one leaves. Nikt nie wychodzi. Tutaj są jakieś lampy. Nikt nie ucieknie. Właśnie. Wycelować. Czyli będziemy mogli tym rzucać. Dobra. Podejrzewam, że jakaś walka przed nami. A, dobra, zostawmy to na razie i chodźmy na górę. Okej. Okay. A, dobra. Oho. Tak się nie przebijemy. Czekajcie. Czy tędy mogę iść? Czy to dobry pomysł? Dobra. Jeśli tam jest gaz, a ja rzucę lampę, to się stanie coś takiego. No pewnie. To jest mieszanka wybuchowa, co? Dobrze, moi drodzy, chyba w tym miejscu zakończymy. Zbliża się 30 minuta. Wiem, że to taki fragment, zaraz pewnie jakaś wielka walka się zacznie, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nie chcę też za bardzo was tutaj trzymać, także pewnie od walki rozpoczniemy epizod następny. Zapraszam do komentowania, wypowiadania się, jak wam się
mój Let's Play podoba, jak wam się podoba gra. Serdecznie do tego zapraszam. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.